Teatr imienia Juliusza Słowackiego, scena miniatura, zalotnie zwana przez dyrektora Głuchowskiego domem Machin. A dlaczego dom Machin? Otóż pod koniec XIX wieku, kiedy budowano teatr miejski, teatr imienia Juliusza Słowackiego, elektryczność stawiała nieśmiałe kroki na świecie, w Europie i w Krakowie. I dlatego projektanci i budowniczowie Teatru imienia Juliusza Słowackiego zdecydowali, że teatr będzie miał własne, niezależne źródło prądu elektrycznego, czyli własną elektrownię. I właśnie na tej dzisiejszej scenie miniatura, w tym dzisiejszym domu Machin, była elektrownia działająca na potrzeby Teatru imienia Juliusza Słowackiego. A jesteśmy tutaj dzisiaj, ponieważ za kilka dni premiera sztuki kanadyjskiego, w zasadzie prapremiera sztuki kanadyjskiego dramatopisarza Spóźnione odwiedziny. Reżyseruje Iwona Kępa, która tym spektaklem powraca na scenę i na deski Teatru imienia Juliusza Słowackiego po kilkuletniej przerwie. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie z teatru w Krakowie na żywo, a ściślej mówiąc z domu Machin, gdzie za chwilę rozpoczniemy próbę medialną do naszej najnowszej sztuki. Właściwie jest to prapremiera na scenach polskich, sztuka Spóźnione odwiedziny Jordana Tannahilla. Jesteśmy nadal zamknięci, jak Państwo wiecie. Teatr jednak działa, pomimo tego, że jesteśmy zamknięci, nie zwalnia nas to z obowiązku działania, produkowania, wystawiania, a szczególnie podejmowania trudnych i niełatwych tematów. Ten temat właśnie dokładnie jest taki. Cieszymy się też, bo jest to też okazja do powrotu na scenę Teatru Słowackiego Iwony Kępy, oczywiście w roli reżyserki. Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo z nami, chociaż premiera odbędzie się online. Witam również wszystkich przed ekranami komputerów. To Wasza obecność na żywo bardzo nas cieszy. Bardzo za Wami, widzami, tęsknimy. Niemniej jednak streaming jest jakąś namiastką obecności teatru w Waszych domach i daje nam poczucie sensu, że być może uda nam się to jakoś trudny dla teatru czas przetrwać. Więc cieszę się, że jesteście i że przekażecie informacje o naszej premierze w świat. Mamy dla Was przygotowane dwa fragmenty. Pierwszy fragment będzie fragmentem muzycznym. To będzie piosenka. Czy aktorzy są gotowi? Tak? Jesteśmy wszyscy na miejscu, czyli co? Proszę technikę o początek spektaklu. I zaczynam. She packed my bags last night, pre-flying. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space for such a time. Potem dla foto, a potem kamery. Okej? Co by na to? To będzie
króciutki fragment, jakieś półtorej minuty. Okej, dobra, chowam się. Gotowi? Akcja. To dobrze. Bo politycy na żywo nie wyglądają nigdy tak dobrze jak na plakacie. Dziękuję. Te czarne wąsiki dorysowane na wszystkich plakatach w okolicy całkiem mi się podobały. I chciałabym, to znaczy chcielibyśmy, żebyście wiedzieli, że naprawdę czujemy się super szczęśliwi, że tutaj jesteśmy. Prawda? Bez względu. No, a tak naprawdę spóźniliśmy się, ponieważ mieliśmy małą sprzeczkę. Coś mi da? Może kamerę. Stop. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, prapremiera Polska w Teatrze w Krakowie już najbliższy piątek o godzinie 19 na www.teatrkrakowie.pl. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Do zobaczenia, mam nadzieję, na żywo kiedyś.